wstępne ujęcie w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Radio Conchita nadaje, proszę Państwa. Nasze radio. Ale do radia jest apendiks. Jest szurnięcie, jest stuknięcie, jest puknięcie, żeby było wiadomo, że coś się dzieje na pracy. Czyli na pracy, czyli w pracy, czyli w instytucji, proszę Państwa. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, 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 zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Panie Jahwe, Święty Boże. Panie Jahwe, Święty Boże, Król Nieba. Panie, zmiłuj się nad nami. Kochaj Jezusa Chrystusa, niech Ciebie do tego nie zmusa. Kochaj Jezusa Chrystusa i łaski nie robisz. Panie, 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 Panie. Radio Conchita, Radio Conchita, troszeczkę tam, wiesz, jest przez mgłę. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili w sercu swoim. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Niewygodny sprawiedliwy, proszę Państwa. Złodziejom, krętaczom, przeszkadza nam w kradzeniu, z budowy. Chodźmy tego sprawiedliwego, zamordujmy. Przyzna Boga. Zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych umysłów. Sprawiedliwego. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Chodźmy sprawiedliwego, uśmierćmy. I stroni od dróg naszych, tak, jak od powiedzieli. Kres sprawiedliwych obłasza za szczęśliwy. Sprawiedliwego uśmiercimy. Panie, zobaczmy, czy sprawiedliwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli zobaczmy, co jest będzie Synem Bożym, przy Jego zgonie. I wyrwie Panie, go z rąk przeciwników. Kato chcą zabić. Go obelgą i katuszą. I katuszą. By poznać Jego katuszą i cierpieniom. Dzięki katuszom i cierpieniom. Jezus zginął śmiercią męczeńską. Proszę Państwa, co się dzieje? Bo własna złość ich zaślepiła. Własna złość ich zaślepiła. Nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty. Nie docenili Jezusa Chrystusa. Słowo. No, Sobieszek nie chciał Jezusa. Nie chciał światła Matki Boskiej. Żuraw ciemny ciągle był, żuraw na początku się nie świecił i go okradli na 4000. Proszę Państwa, żuraw był okradziony na 4000, bo ten Sobieszek powiedział, żeby światła nie świecić.
Proszę państwa, proszę państwa, żuraw był okradziony. Na zawsze uciekło 4000. Na zawsze skruszone miejsce. Na zawsze skruszone miejsce. O, proszę państwa, okradli budowę na 4000. Zawsze to pamiętaj, bo od tego się zaczęło, i jakieś włamania miały miejsce, jakieś włamania. Proszę państwa, la la la. Człowiek nie chce być sprawiedliwy, że człowiek człowieka zabija, że człowiek człowieka zabija. Panie, zmiłuj się nad Jaćką. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on. Zobaczą, co za męki. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, a oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią? Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Ta prawda. Proszę państwa, i za prawa, proszę państwa, w Matkę Boską muszą wierzyć, w Matkę Boską, aby przeżyć. Nie są to żadne żarty, gdy człowiek nie na żarty ukazuje. Ukazuje dwie drogę tamtej życia, na drogę pocieszenia, grzechu i śmierci. Drogą tamtej życia podążają sprawiedliwi, a drogą grzechu podążają nieprawi. Sprawiedliwi podążają, kto ufa Panu Bogu, kocha Panu Bogu. Szlachetne myśli kieruje do Pana. Szuka go tylko przeżyje. Człowiek bezbożny, nieprawy,
potęso za sobie. Aha, człowiek, ten bezbożny, o, on tylko ufa sobie, jest niedobry, niedobry. Chociaż droga prawdy i życia... Taki człowiek, on jest niedobry, 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 taki człowiek. Na życie sprawiedliwego oraz bezbożnego, nieprawego... Różni się całkowicie, to jednak te drogi biegną do siebie, bardzo się niedobry. I dochodzi ten do ciągłej konfrontacji, który jest złośliwy. To, co usłyszeliśmy to, co wzięliśmy, usłyszeliśmy różnym próbom. Ćwiczy cierpliwości, ćwiczy krowo, ucz się cierpliwości. Życie człowieka sprawiedliwego, a co to chodzi do tego? Liczne są nieszczęścia. Och, liczne są nieszczęścia. Umiłowani siostry i bracia. Problemy, sytuacje, które przybliża nam Księga Mądrości, przeżywali wcześniej wierzący. Proszę Państwa, spotykały oni przeżywali z powodu postawy. Oni Matkę Boską. Również naśladowali z podobnymi sytuacjami, problemami. Oni bardzo ją kochali. Oni tę Matkę Boską podziwiali. Proszę Państwa, co Pan Jezus Wam powiedział? Proszę Państwa, z powodu Waszej złości, z powodu Waszej złości będzie łamanie kości. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. Konfrontacja Jezusa Chrystusa z bezbożnymi, których przedstawiciele są faryzeusze, uczeni w prawie, księga zewnętrzna. A faryzeusze doprowadzili Jezusa do śmierci. Zamiar go faryzeusze byli tak wściekli, że Jezus im bezpieczną Galileę nie odpodobał. I udaje się do Judei, do Jerozolimy. Występuje jawnie, naucza. Chociaż jego godzina jeszcze nie nadeszła. Odpowiedzi udziela sam Jezus. Ja nie przyszedłem sam od siebie. Kim to są? Który mnie posłał. Faryzeusze. Od niego jestem, on mnie posłał. Pan Jezus jest świadom swojej misji, posłania. Jezus pełni wolę swojego Ojca do końca. I to jest zadanie dla nas. Podobnie jak sprawiedliwy z Księgi Mądrości, podobnie jak Pan Jezus, jesteśmy poddawani różnym próbom, jesteśmy odrzuceni, prześladowani, poddawani konfrontacji ze światem bezbożnym. Nie poddawajmy się, miejmy świadomość wybrania, świadomość, że to Pan Bóg nas posyła, abyśmy pełnili Jego wolę, byśmy byli Jego świadkami, świadkami Jego męki, świadkami zmartwychwstania. Świadomi potrzeby nieustannej pomocy Pana Boga w
dużych sytuacjach, zwłaszcza w trudnych, przenieśmy do Niego nasze modlitwy. Wejrzyj, Panie, na Kościół, aby pomimo trudności i sprzeciwu świata skutecznie głosił mu orędzie dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Panie, na rządzących państwami, aby stwarzali swoim obywatelom godne warunki do wyznawania wiary. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Panie, na tych, którzy prześladują chrześcijan, aby przeżyli głęboką przemianę i stali się Twymi wyznawcami. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Panie, na młodych, aby nie zabrakło im odwagi do poświęcenia swego życia głoszeniu Ewangelii, jeśli ich do tego wzywasz. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Panie, na zmarłych, aby ofiary i modlitwy całego Kościoła pomogły im ujrzeć Ciebie twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Panie, na nas samych, abyśmy nigdy nie poddawali się pokusom mogącym doprowadzić do utraty skarbu wiary. Ciebie prosimy. Spojrzyj, Panie, i przyjdź nam z pomocą. Słuchaj się w głos naszej modlitwy. W duchu głębokiej pokory dziękujemy za dary codziennie od Ciebie otrzymywane przez Chrystusa, Pana naszego. Cały świat buja się kaja to czemu i jak to i się gapi, to trzeba robić, a nie gapić się. My obserwujemy, czy wszyscy pracują, czy wszyscy robią. A więc trzeba robić. Także cóżem Ci uczynił, proszę Państwa? Proszę Państwa, gdyby się zastanawiały, dlaczego to swój był zabity przez swoich, przez Żydów. Żyd przez Żydów. Znaczy my tutaj do Żydów nie mamy nic, bo czy to byliby Grecy, to Grecy by Greka zabili. Rozumiesz, no. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Tak. Radio Conchita. Niech się kajają teraz. Wszechmogący Boże, niech ta święta ofiara uwolni nas swoją potężną mocą od grzechu. Najpierw się mordują. I sprawia, abyśmy w większej czystości obchodzili misterium paschalne, który jest jej źródłem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. W górę serca. Chłopaczek przyszedł. Dzięki składamy. Pół godziny spóźniony. Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne tej sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi, błogosławionymi redemptorystami i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć.